Dobra, to robimy wyścigi. Jak udziadowane. Cały młody. Przecież to wisi w powietrzu, młody. Wracamy do tych wyścigów. A teraz to jedziemy. Nie, proszę, nie. Teraz będzie fajnie. O nie, nie, nie. Jak było? Nie, Paweł Gorski. Nie odpuszczaj mu gazu, Paweł. Okej. Wykorzystaj całe 115. Nie chcesz jechać. Wykorzystaj całe 115 koni mechanicznych. No, ja wykorzystam więcej, jeszcze mam 2 w nogach. Tak. Będziesz się odpychał czy hamował? Na polu będziemy wyprzedzać. Ale pierwszy raz pasy zapnę od dłuższego czasu. No zapnijcie. A tu ile jest koni? Nie wiem ile tu jest, ale chyba mniej trochę. Mówię, to chociaż porządnie wygląda. Hopa, już śmiga za nami. Diesla do 5000 obrotów. Uważaj, bo już ktoś tam. Gdzie ktoś jest? Z lewej strony. Tak? Na środku go postawił. No i czego? Wejdź do przestrzeni. Wstanę, żeby oni zauważyli. I pijesz ten kask, chcesz już? Ale wygrał. Ja twierdzę. Dobra. Dobra, czekaj, bo jeszcze to jedziemy za nimi. Stój. On nie umie w wyścigi. Tutaj to żeśmy, pamiętasz, że kto to tak pojechał, że na bocznych kołach żeśmy jechali? Pewnie młody. Bujek młodego. Aha. To jest chyba ta sama krew, mi się wydaje. Trasę coś. Czemu? No bo tam grzybiarze, oni, któryś może wyjedzie nam. Trzeba zmienić ten przejazd, nie przez tą drogę. Łok. Dobra, jest to stąd wyjść. Coś ty. A już uciekasz? Nie, normalnie. Mogę szybciej, tylko mi fotel się wypił. Tak. Puszczałeś gazu. Dobra, to robimy wyścigi. Chcę do domu. Jak, Gosia? Dobrze jest? No, przeżyłam, ale... Ty masz mocniejszy sprzęt. Ten zamula jak nie wiem. No, ale weźmiemy... To wina kierowcy. Nie, nie, nie. Głównie kierowcy. To dawaj. Dobra, kto na kogo? Ja młody na ciebie się ścigam. Dobra. Którym jedziesz? Fordem. Fordem? No dobra. I zmieniamy trasę może. Żeby nie wyjechać tylko tu przez te krzaki. To jest, dojdzie do... Trzecia to będzie skasowane. To będzie wgięte. No to ustalmy sobie nową trasę. No może... Dobra, to dawaj, przejdziemy. Dobra, ale lepiej będzie gdzieś. Start, oj tak. Gryz w siebie. Co ty, Paweł, robisz? Naprawiam furę. A to tak się ten samochód naprawia? Na trawę, to się zapali. Dobra. Nie, no coś ty, na spokojnie. To się zapali. O, właśnie. Zobaczymy, co tu Artur narobił z tym. Jak udziadowane. No i to mi się podoba, patrz. O kurde. Inżyniera robota. Ja pierdzielę. Tutaj też tak samo? O kurde. Dobra. Tam było, ale tam taśmy nie oderwałem. Odegnij, bo ci zrobią opony przyciął. Silnik dopiero do tarty. Trochę tam się włożył w remont i będzie ok. Wyklepie się. Jeździć, obserwować. Bo trasę by trzeba ustalić, żeby nie wyjeżdżać tam na drogę. Chodź, to ci pokażę może. Trasę trzeba wyznaczyć. Idźcie do młodego jak chcecie. Leci tam ty. Dawaj! Młody wyznaczy trasę.
siedzi, co za łeb? Co on zrobił? Siadł. Ja pierdzie. Cały młody. Coś ci odwalił. No co? Młody, wiesz ile sekund minęło od twojego startu? Jakieś 10. Wiesz, że się bez czynnika nie obejdzie. Co on tu odwalił? O, człowieku! Dobra, bo mi idzie do tyłu. Chyba, że się... Nie no. Nie mamy liny. Czy jest tu coś? A weź pani mi maskę. No w... A bo tył. Jak on tutaj... Możemy spróbować go pchnąć do tyłu, to jest jedyna opcja. Albo linę. Nie no, to... Przecież to wisi w powietrzu, młody. Ale tamto koło nawet nie będzie ruszać. To stoi w miejscu. No. Nie, bo też siedzi całym ciężarem. No, coś ty, bez liny i ciągnika, niech młody. I idzie do rolnika. No dobrze. Zgaś, młody. Mówisz, że tędy będziemy się ścigać? Chcesz popłynąć, jak on wisi na zawieszeniu. No chodź, młody, do ciebie po linę jedziemy. Siemano, widzowie. No jeszcze w sumie nie zacząłem tego odcinka, już młody nabroił. W planach, no plan jest prosty, mamy dwa gruzy, będziemy robić wyścigi. No, mieliśmy wyznaczyć trasę, młody wpadł na ten pomysł, że wyznaczymy trasę. Genialny pomysł był? Tak. No pomysł tak, ale kurde, wykonanie trochę gorsze. Dobra, atakujemy po tą linę, wyciągamy furę i robimy wyścigi. Zostawcie łapkę w górę, suba. Tyle lat jeździłem tym autem i ani razu nie było ani holowany. Nic się z nim nie stało. Powiem ci, jeszcze trochę bym pojechał dalej, to... Tak, to byśmy... dłuższą? Dłuższą, bo... Tylko szarpnąć. Nie, dłuższą będę tam. A tylko żeby ci nie zacisnął teraz. No zaciśnij tak i tak. Już będziesz miał teraz jedną dłuższą linę. Dobra, wsiadasz do tego? Nagraj, młody, z zewnątrz. Gotowy? A, będę słyszał. Poszedł! Dobra, luz. Trochę cię pociągłem tu jeszcze. Młody! Myślisz, żebyś odplątał tego pękatara? Dobra, w domu się będę. Dobra, to co? Wracamy do tych wyścigów. Jedź z Pawłem, bo masz kamerę. Thank you.
ale ty masz mocniejszy samochód. No, prawie cię wziąłem tam na zakręcie, ale no cóż. No, wyrzuciło mnie. Wyrzuciłeś tak. To najpierw jedziemy. No jedź teraz ty pierwszy po prostu wystartuj. Chcesz wystartować pierwszy? Pijaj. Jak trasy nie zapomnę, to nawiedzi mnie tam. Tylko tak z głową. Prawy dni, kamień, uważaj. No, no, komendy młody musisz udzielać. Szybko, zwięźle i na temat. To co, ciśniesz, ruszamy na 3-4, czy startujesz pierwszy? No, ruszamy. To czekaj. To jak się szyba zamknie? Czy Mateusz pokaże? Szyba. Dobra. Dobra, dawaj na Mateusza patrz, czekaj. Tył napęd się lepiej zbiera. Ja to tylko tu chcę uważać, a teraz to jedziemy. Nie, proszę nie, ja chcę wyścig. No, za 3 razy pod sufitkę przywaliłem go. Tak! Agresywnie prowadzi? No. Co robisz z Justyną wyścig? Co? Robisz z Justyną wyścig? Musisz zapamiętać trasę. O kurde, ale go zarzuciło. Chciałem wyprzedzać, ale się nie udało. O kurde, ale podskoczył koło w powietrzu. O, zderzak poszedł. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Ajajaj. Ej, zderzak ci się urwał. No, tylny. Tylny zderzak. Przywalił nas. Tu ty się leśnik? Ale to nie, to akurat nie ja. Ale przywaliłem lekko. Daj, daj, daj. Nie, Paweł Gorczyk. Zaraz, ty może ktoś się ze mną przejechać? A zamień się samochodem. Kurczę, ale moim się tak fajnie jeździ. Dawaj. Chodź Justyna albo ktoś. Wsiada ktoś? Czyj to telefon? Zapraszam do wozu. Co to jakieś perfumy są? A to z tego. To Jarusz, jedziesz pierwszy czy startujemy z miejsca? Z miejsca dawaj. O, gościa, to na bezpiecznie wygląda. No, ten kask ci wiele pomoże. Ole, to chodzi. Gotowy?
gotowy? Się byli tyle czasu? Jeden tam leży na zakręcie. Wypadłeś z trasy czy co? Nie, że uczyłem się jeździć tylnym napędem. Musiałem sobie przypomnieć czasy Polonera. Czekaj, nie odrywaj. Nie! Odpadnie sam spokojnie. A tu jest ten, różka od gazu. Dobra, zostaw. To co, jedziecie teraz wy? Lot nie. Znaczy się tutaj jest. Nie, no się trytyką leźli tam, zatykuje się.